Future champ, future legend, Davy. And the new, is coming. Yeah, I don't know what should we talk. What should we speak? Polish or English? I don't know because obviously people want to hear some Polish. So we're gonna do the mixed one. Ja mogę po polsku. Yeah, we're gonna do the mixed one. Okay. Are you okay with that? With this, Ivan? Dobrze, kurwa. No problem. We can talk Polish. I can also talk Polish. No problem. Okej, okay. Nie będę cię zmuszał, ale ciebie poproszę może, te okulary rozumiem, że to są podbite oczy, tak? Tak jest, jeszcze mam niebieskie oczy, dobrze mnie trafił tam Michał i dobrze dziękuję trafił, za oczywiście. Świetną walkę, była dobra wojna, petardowaliśmy oba i no, i tak się wygląda potem po walkie, ale bonus jest, to wszystko jest dobrze. A możesz tam te pół sekundy pokazać, jak wyglądasz, czy nie wolisz? Nie. No trochę jest, rzeczywiście. Rozcięcie jest, niebieskie nie ma źle. Tak, jest dobrze. Jak fighter wygląda. Tak, no tak wyglądają fighterzy. Gratuluję tobie właśnie tego pojedynku, bo to rzeczywiście był chyba najlepszy pojedynek tej gali. Nie było to łatwo uzyskać, bo kilka było takich dobrych rzeczywiście, ale ten chyba miał takie największe tempo. No i chyba takie najważniejsze pytanie, czy ty się czujesz jak przyszły pretendent, no bo trzy wygrane teraz z rzędu w KSW plus jedna właśnie jeszcze w Niemczech, no to GMC, no to było pas GMC? Nie opas. No, jesteś kandydatem solidnym do pasa teraz ponownie KSW. Pytanie właśnie, co się dzieje w tej sprawie? No nie wiem, ja teraz po trzech zwycięstw w KSW sądzę, że jestem pretender na tą walkę, na walkę o pas z Drifutem. Przepraszam. I asked him about the belt, is he feels like a contender, just for Ivan to know. Okay. No, ja się czuję też, że jestem gotowy do tego, to co 4 lata nie dam radę wziąć, to teraz mam, se zbudowałem nowe schody do góry, wiesz? To jest tak jak z dołu, przyszedł znowu do góry, jestem na celu i nie chcę sobie to zostawić wewnątrz. I Drikus miał szczęście z Roberto, wygrał, ale teraz się mi należy, żeby ja powrócę tego pasa do nas, do gymu, nie? Ja też tak uważam, że należy ci się po takim osiągnięciu jak najbardziej. Ale właśnie jeszcze trochę porozmawiamy o twoim pojedynku, a później przejdziemy do Roberto. Bo no rzeczywiście, ja na pewno się spodziewałem ciężkiego pojedynku, bo Michał jest bardzo dobrym, twardym zawodnikiem. Natomiast jakby ewidentnie albo ty nie miałeś swojego dnia, albo on miał świetny dzień, bo po prostu wszystko mu wchodziło jak leci. Bardzo dobry timing miał po prostu. No tak, ja tak sądzę, że ja miałem zły dzień, a on się świetnie pokazał, to dobrze, powiem, że tak, byłem też trochę inaczej ustawiony, bo ja tam patrzyłem te filmiki jego, to on rzucał dużo cepy z prawym, ale w walce ze mną to on dużo prostych ciosów bił, tak, dużo proste i te pierwsze proste mu weszli i wiesz, jak Mike Tyson mówi, każdy ma plan, dopóki pierwszy cię trafi, nie, i tak było, on mnie trafił i potem ja musiałem znowu. Ja miałem spokój, ja wszystko widziałem, nie bomby trafili, nie byłem, że nie byłem przytomny albo coś, ja wszystko widziałem. Ja cały czas próbowałem do swojego planu dojść z powrotem, ale było ciężko, bo mnie dobrze bombardował, ground and pound, miał nawet krucyfiksa, ale ja wierzyłem, ja za dużo miałem wierzę za to, że wygram, nie? Bo jak wyszłem z pierwszej rundy, to myślałem, dobra, rundę oddałem, ale wojna jeszcze dalej leci, tak? Ja komentowałem akurat galę, tak właśnie ze studia z Marcinem Łazarzem i on powiedział, że ewidentnie potrzebujesz sponsora od ochraniacza na szczękę. Jakiegoś nowego. Potrzebujesz sponsora od ochraniacza na szczękę. Właśnie mam tego sponsora, ale nie miałem dużo reklama. Czasu, żeby dopasować. Żeby się nauczyć trochę go nieść i to i wszystko. I bo to był błąd mój, nie? Że od razu z nową szczęką poszedłem na walkę. Wszyscy się uczymy właśnie w ten sposób. A to cię jakoś. Rozumiem, że to cię mocno rozpraszało, gdzieś tam Boga łapałeś, więc no nie byłeś w stanie się skupić na atakach. To nie było, też dużo pani też piszą, że ja tam jakieś triki robiłem, że on... Nie, to nie były triki. To nie było specjalnie, bo jak mi wypaduje, to nie próbuję go łapać, jakbym tak specjalnie go rzucał, nie? Tak. Tylko nawet jak ja miałem w drugiej rundzie jego plecy, to mi wypadło, to ja sobie spróbowałem z tą ręką znowu go wciśnić i chaotycznie, to była chaotyczna walka, ale przeżyłem ją, tak? Za to... Bo trochę bym tak opisał tę walkę, że ona była, nie wiem, w 90% dla Michała, ale te 10 właśnie od momentu, kiedy po prostu zrobiłeś tą kontrę na wejście w nogi i tą wycinkę, to było genialne w ogóle.
To już było tylko po prostu na twoją korzyść. Aczkolwiek długo to już nie potrwało, bo to chyba z pół minuty później trwało jeszcze, także... Tak. To była tylko ta akcja. Właśnie na to, taką akcję cały czas czekam, nie? Mhm. Bo mój plan był, że ja będę go petardował w stójce i tylko na to, że to obalenie jego przyjdzie. Na to czekałem, nie? Żeby go potem sprolować i obalić i potem chyba z grony pound dobić, tak? Mhm. Ale w tej trzeciej rundzie to tylko myślałem, jak ja go mam na plecy, weź co on ci da. Ja młotkami go biłem, z okciami, on się odwrócił, dał mi plecy, pobiłem go trochę i zapnął. Nie, bo widziałem, że szyję mu wysoko, to zapnął od razu. Mhm. A po czym Michał zaczął krwawić, bo ty jak go przerzuciłeś właśnie tak tą taką wycinką, to on zaczął krwawić gdzieś z okolicy oka i ja nie wiem nawet z czego to było, bo wcześniej nie krwawił. Nie, bo w trzeciej rundzie zaczynałem go dobrze trafiać i moje ciosy podzili. I właśnie to było to, że jak go dobrze trafiłem, to on chyba sobie już nie był pewny i wszedł w to wejście, żeby mnie tylko podtrzymać tam, żeby przetrwał tą rundę, tak? Mhm. Bo go też raz dobrze w nos trafiłem, widziałem, że mu też się lała nos i w tym momencie on się wycierał i wchodził. To też widzisz w filmiku. Tak. No i ja tą akcję wykorzystałem i tak, i tak zwycięzcę wyszło. To przejdźmy właśnie teraz do tematu Roberto Soldicza, bo rozumiem, że widziałeś ten pojedynek i co możesz o tym właśnie powiedzieć, o dyspozycji Roberto? Byłeś pewnie też za kulisami, wszystko to widziałeś, co się działo, więc no generalnie przez moment pojedynek był dla Roberto, ale później to już też takie było do jednej bramki właśnie dla Drikusa. No ja sądzę, że cały czas była walka dla Roberto, on robił presję, on chyba moim zdaniem on chyba zrobił za dużo presję, bo za szybko się wpał, bo on był mistrzem, tak? Normalnie to musicie kontender gonić za ring, tak? A on by musiał trochę spokojnie wchodzić do tej walki, ale chyba przez to wszystko, co było, ta historia i wszystko chyba miał taką presję, że go chciał szybko skończyć. No i tak się stało, że wpadł na jakiś lucky punch, dostał ten cios i no co zrobić? Jak taki dostaniesz, to już był finish, nie? Who knows, David or Ivan, about... David's brother, Martin, when is he fighting? We're waiting on Kai Su for, let's say, told us when is the next fight of Martin. Mm-hmm. We will see. Czekamy na ofertę Marcina, co najlepsze, nie? Bo Marcin też nie ma łatwo, on pracuje, nie? Do tego trzeba patrzeć, że z pracą ogarnie. Że KSW to ogarnie kiedy, co i jak i z kim. Jeszcze by był też dobry przeciwnik dla Marcina. Mm-hmm. Tradycyjnie nie mogę go zabraknąć w twoim narożniku. He was in the corner, David, as always. Right, always. Right, yes. Yeah. Is he training? Martin is training? Always. Martin is always training. when he's not on a holiday, he's training. Working and training all day. Right. All day, all night. Good. Guys, thank you very much for everything. I have my own training session in 12 minutes, so everything was top-notch. UFD gym is crazy, and it's number one Düsseldorf gym, as in the background says. Number one. Drikus, I will catch you, you little motherfucker, you chicken. So is it personal now, David? Czy to jest takie osobiste względem Drikusa? Drikus is running away. He will go for big names like Douglas Limas or something, but he's a little chicken, so I have to get him back down, you know? Because he want to run away. He won't go away from KSW, but not with me. I'm the next contender for the fight, and he has to take the fight, and I will still knock the knockout shit out of him. He might be defending his EFC belt in Africa. Yeah, he can in Africa, he can... catch rabbits or something, but będzie ta walka i stoi ta walka. Oby tak było. So I wish you all the best. Thank you very much. Thank once you. Again. Thank you very much.